Więc. Hej wszystkim, z tej strony Laura, witam was w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że dźwięk nie jest tak zły, jak mi się wydaje, że będzie, ponieważ mam nowy obiektyw, jest to 50, no trzeba trochę usiąść, stanąć dalej niż zazwyczaj i wydaje mi się, że trochę krzyczę i wydaje mi się, że dźwięk będzie słaby, dlatego że nie mam jeszcze zakupionego mikrofonu, ale pracuję nad tym, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że dźwięk prawdopodobnie jest naprawdę zły. Ale obiecuję, że to tak chwilowo, mam nadzieję, że to nie jest aż tak jakby przeszkadzające, irytujące podczas oglądania. A jeśli chodzi o dzisiejszy film, to mamy Ulubieńców wakacji, czyli film, który w sumie chciałam nagrać, żeby tak po prostu podsumować i zebrać w kupę, brzydko mówiąc, te wakacje, trochę pogadać sobie i pokazać wam kosmetyki, które naprawdę mi się sprawdziły. Tych kosmetyków jest bardzo mało, więc ten film nie będzie aż tak długi, jak mógłby być, ponieważ ja dużo gadam, ale ten film nie będzie aż tak długi, ponieważ tych kosmetyków jest naprawdę mało, dlatego że nie wiem, po prostu starałam się wybrać naprawdę takie kosmetyki, które poważnie mi się sprawdziły, a nie, że trochę, nie, że nie wiem, tylko ja jestem po prostu pewna, że to one są zasługą czegoś tam, że mi się coś tam poprawiło albo coś tam było utrzymywane w dobrym stanie. Same perełeczki dzisiaj, więc zapraszam do oglądania. Zaczniemy trochę od tyłu, czyli na pierwszy ogień idzie demakijaż. Mamy tutaj chusteczki z Sephory. Mam akurat przy sobie dwa arbuzowe opakowania i jedno kokosowe. Natomiast przez całe wakacje używałam tych chusteczek o wiele więcej. Używałam też łużanych, używałam też węglowych, używałam ananasowych, używałam tych tutaj. Generalnie to trochę tych chusteczek się przewinęło, dlatego że po prostu zakochałam się w nich od pierwszego użycia, kiedy kupiłam sobie chusteczki właśnie z Sephory różane i one są do cery wrażliwej, one są takie bardzo delikatne, nawilżające i naprawdę super mi zmywały makijaż, były bardzo takie, jakby to powiedzieć, nieinwazyjne, ponieważ wcześniej miałam takie doświadczenia z chusteczkami do demakijażu, że trochę mnie w taki dziwny sposób szczypała po nich skóra, tak jakby coś było nie tak, może za mocno tarłam, ale wydaje mi się, że jednak jakby ta niekonsystencja, ale faktura tych chusteczek mi przeszkadzała w jakiś tam sposób, natomiast te chusteczki z Sephory są bardzo delikatne dla mojej cery. No i robią bardzo dobrze to, co mają robić, czyli zmywają makijaż. Zmywają najcięższy makijaż. Podczas wakacji zdarzyło mi się 3 razy nosić taki pełen full make-up z rzęsami i tak dalej. I one sobie też poradziły z takim makijażem. Jeśli chodzi o to, które polecam najbardziej, to najbardziej chyba polecam te różane, ale też ananasowe. Tylko że to są jakby dwa zupełnie różne rodzaje tych chusteczek, więc już mówię. Ananasowe są z peelingiem, ponieważ oprócz tego, że zmywają dobrze makijaż, to jeszcze właśnie tak jak mówię, ten peeling jest dobry, jest taki konkretny i nie jest drażniący, tylko po prostu to jest chusteczka z peelingiem. No i ananasowy zapach na pewno uprzyjemnia cały proces zmywania makijażu. No i drugie chusteczki, które bardzo polecam, to różane, ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej, one są bardzo delikatne i wydaje mi się, że nawet najwrażliwsze cery będą zadowolone z tymi chusteczkami. Jeśli słyszycie mojego brata, to przepraszam, ale ja nawet nie będę fatygować się, żeby go poprosić, żeby ściszył muzykę, bo wiem, że tego nie zrobi, więc sorry. Jeszcze tak szybko wspomnę o tych arbuzowych, ponieważ te arbuzowe sprawiały, że trochę mnie szczypały oczy. Więc myślę, że warto o tym powiedzieć. One bardzo dobrze zmywały makijaż, używałam ich na obozie i potem też po obozie też ich używałam. I wiem, że są dobre, ale pamiętam, że zmywając oczy, bardzo mnie szczypały te oczy, więc trochę jednak to był dyskomfort. Niemniej jednak dalej zmywały ten makijaż lepiej niż jakiekolwiek inne chusteczki, których używałam wcześniej. Więc tak pół na pół, na pierwszy rzut nie polecałabym tych arbuzowych. Jak już wspomniałam o tych peelingach, to pokażę wam peeling enzymatyczny, który mam z Taupy. I stosunkowo niedawno zaczęłam go używać, bo dosłownie pod koniec wakacji, ale jest tak dobry, że po prostu chcę wam szybko o nim powiedzieć. Jest to peeling enzymatyczny, który zawiera w sobie 3 rodzaje enzymów. Jest to papaina, bromelaina i keratynaza. Ja nie wiem, co to znaczy, nie wiem, co to za enzymy, nie znam się na tym, jeśli chodzi o taką techniczną stronę. Wiem, co wiem, że bardzo dobrze złuszcza skórę. Jest bardzo przyjemny w aplikacji, bardzo przyjemny w użyciu. Ma taką fajną, żelowo kremową konsystencję, taką szarawo przezroczystą. Używa się go w taki sposób, że nakładamy na całą oczyszczoną wcześniej twarz oczywiście właśnie ten peeling, zostawiamy to
na powiedzmy takie 10-15 minut, jakby traktując to jako maseczkę, a potem zmywając go, masujemy sobie delikatnie, zmywamy ciepłą wodą i tak dalej. Tak wygląda, tak się robi peeling enzymatyczny, jeśli ktoś z Was nie wie. Mam wrażenie, że ten peeling w jakiś sposób trochę, może, bardzo możliwe, że odrobinę, zwężył mi pory i w ogóle trochę zredukował produkcję sebum. Wiem, że to, co teraz mówię, jest bardzo odważne. W ogóle ja Wam mówiłam, że moja cera i tak się poprawiła w ciągu ostatnich 2 lat bardzo, bardzo, bo ja w gimnazjum miałam po prostu trądzik na trądziku i tak po prostu miałam i tak było. Kupiłam sobie ten peeling dlatego, że coś się stało, kupiłam sobie taki peeling z Liren fioletowy, bodajże on jest borówkowy albo porzeczkowy. Jest okropny ten peeling, po prostu zrobił mi taką krzywdę, miałam aż 4 pryszcze, co kiedyś to było nic, a teraz dla mnie, kiedy ja już nie mam praktycznie w ogóle żadnych zaskórników takich większych, to 4 pryszcze naraz to naprawdę było niezłe kombo i nie wiedziałam, co się dzieje, ale okazało się, że to po prostu ten peeling, no bo jakby nic innego nie zmieniłam w pielęgnacji, tylko nagle ten peeling, więc ewidentnie coś musiało być w składzie, co mi nie podpasowało. Ja nie mówię, że wszystkim on zrobi taką krzywdę jak mi, ale wiem, że mnie zrobił, więc nie polecam generalnie i właśnie po tym peelingu i po tym przykrym doświadczeniu postanowiłam kupić sobie peeling enzymatyczny z Taupy, ponieważ czytałam o nim dobre recenzje i akurat był na promocji, więc no mówiłam mamę i kupiłyśmy go. Dla zainteresowanych szybko przeczytam opis. Działa jak peeling, ale nie zawiera drobinek ani kwasów AHA. Usuwa zrogowaciał na skórek dzięki 3 aktywnym enzymom bez pocierania i dodatkowych podrażnień. Głęboko oczyszcza pory, zapobiega ich blokowaniu i zmniejsza ilość zaskórników, reguluje rogowacenie naskórka i wygładza jego powierzchnię. Eliminuje nawracające i uporczywe niedoskonałości, pozostawia skórę odnowioną. Prawda, rzeczywiście po używaniu tego peelingu, po użyciu tego peelingu zawsze mam wrażenie, że skóra jest po prostu jak nowa, taka bardzo gładka, jednocześnie nawilżona i tak jakby elastyczna, jakby w środku ktoś mi wstrzyknął jakiś kwas hialuronowy albo coś w tym stylu, nawilżoną, matową i bez zaskórników. Co do tej matowej, to się nie zgodzę. Ale może to dlatego, że ja używam dużo innych rozświetlających kosmetyków, więc nie byłam taka matowa. Ale jeśli nie chcecie być matowe, tak jak ja nie lubię matu osobiście, to no, to jest peeling dla Was. Naprawdę się nim zainteresujcie, poczytajcie na jakimś wizaż.pl czy co tam i zobaczcie, bo może to będzie po prostu świetny peeling dla Was. Następna rzecz, która jest taka pół kosmetykiem kolorowym, pół kosmetykiem pielęgnacyjnym, to krem Tiger Grass Color Correcting Treatment z Ficapyr. Ja nie wiem, kto się czyta Ficapyr, czy Ficapyr, czy po hiszpańsku, czy po angielsku, czy Ficapyr po polsku, ja nie wiem, proszę Państwa. Jest z Dr. Jartu, albo Dr. Jartu, albo Jartu, Boże. Zauważyliście, że ja zawsze nie wiem, jak się czyta nazwiska autorów, albo jakieś nazwy. Zapominam zawsze sprawdzić przed nagraniem filmu, ale chyba mi to wybaczacie. Ale wracając do tego kremu, jest to taki fajny kremik, który sprawia, że moja skóra wygląda o wiele lepiej bez makijażu, niż wyglądałaby normalnie bez makijażu. To znaczy, jest to krem, który ma trochę takiego tintu, więc koryguje on kolory cery, oczywiście, oczywiście. Jednocześnie rozświetla i nawilża. Generalnie jest to bardzo fajny krem, jeśli chodzi o wakacje. Właśnie no ja używałam go w Izraelu, używałam go trochę na Fairplayu. Na Fairplayu to zapominałam o tym, no bo szło się na zajęcia i się nie myślało o tym, czy się wygląda dobrze, czy nie, ale wiem, że w Izraelu starałam się wyglądać trochę jako tako na zdjęciach, prawda, bo robiliśmy sobie dużo zdjęć, więc używałam tego kremu, bo nie chciałam się malować, ale chciałam lepiej wyglądać, więc ten krem fajnie korygował koloryt tej skóry, jednocześnie ją nawilżał, generalnie same plusy. To jest po prostu taki fajny bajer do kosmetyczki. Nie powiedziałabym, że jest to must have, ale bardzo dużo go używałam i ten słoik jest pełny, dlatego że to jest słoik mojej mamy, a ja mam taką malutką miniaturkę z Sephory w kosmetyczce i po prostu chciałam Wam pokazać pełnowymiarowy produkt, wygląda on tak. Następnym kosmetykiem jest korektor Shape Tape z Tarte. No więc mamy w domu 2 odcienie tego korektora. To jest akurat korektor mojej mamy, czyli ten ciemniejszy, ale że ja jestem teraz opalona, to go używam. A mam też jaśniejszy, którego używałam pod oczy, bo był już wtedy, kiedy był
moim korektorem, tym jaśniejszym, był za jasny, żeby go używać na skórę, więc używałam go pod oczy i tam też świetnie się sprawdzał. Naprawdę to był bardzo dobry korektor pod oczy, który nie wchodził w załamania, nie marszczył się, nie rolował się, nie robił żadnych dziwnych rzeczy pod tymi oczami, jeśli oczywiście był dobrze zagruntowany pudrem. Okazało się, że ten korektor jest bardzo dobry, jeśli chodzi o taki make-up no make-up, kiedy nie chciałam używać tego zielonego kremu, bo to było za mało, ale nie chciałam też nakładać ciężkiego podkładu, bo to by było za dużo, to wtedy sięgałam właśnie po ten korektor i nakładałam go, takie 4 kropki sobie robiłam na twarzy, albo 5 właściwie, bo na nosie też i w całej w ogóle strefie T. I te malutkie kropeczki wklepywałam sobie palcami i to zajmowało mi dosłownie minutę, a wyglądałam od razu lepiej, no bo ten koloryt był zdecydowanie wyrównany, więc ten korektor naprawdę się tutaj sprawdził. No i wychodzi na to, że możecie go używać do jakichkolwiek celów, możecie nim zakrywać przebarwienia, możecie go używać pod oczy, możecie nim robić szybki make-up, no make-up i używać go jako podkładu, nie będzie się ważył na skórze, wiem, bo to przetestowałam, więc polecam zainteresować się tym korektorem, jeśli akurat szukacie jakiegoś dobrego. Przedostatnia już rzecz to różany tonik do twarzy marki Evre albo Evry. Ja już długo myślałam o zakupie tego toniku, ponieważ widziałam go na wielu kanałach polskich. Wydawał mi się on interesujący, dlatego że jest on do cery mieszanej, a zazwyczaj produkty różane są do cer wrażliwych. Jezu, ja gadam, on myśli, że ja mówię do niego i on będzie teraz rozmawiał z nami. Sorry, to jest mój młodszy brat, jak coś, żeby nie było, bo ludzie piszą, że to jest mój syn, to jest mój młodszy brat. Warto też wspomnieć, że nie używałam go jako toniku, czyli jako takie pierwotne zastosowanie, po to został stworzony teoretycznie. Ja go używałam po prostu jako takiej mgiełki do twarzy, kiedy chciałam trochę nawilżyć skórę i kiedy chciałam jakby scalić ze sobą te kilka, dosłownie kilka warstw makijażu, które miałam wówczas na twarzy. I właśnie to był ten korektor, to był puder, rozświetlacz, bronzer, róż. Kilka psiknięć tego toniku i skóra od razu wyglądała na taką nawilżoną, rozświetloną. Używałam go bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo, a jest go dalej aż tyle. Czyli jeśli chodzi o zużycie, no to praktycznie żadne, a naprawdę sporo się go napsikałam, więc to też jak najbardziej na plus. No i już ostatni produkt to absolutny hit, jeśli chodzi o włosy i w ogóle moją pielęgnację włosów. Szukałam jakiejś odżywki psikanej, ponieważ ja jestem no zbyt leniwa, żeby używać takich, wiecie, tradycyjnych odżywek pod prysznicem na mokro, więc ja raczej rozglądam się za takimi, które można psikać na suche albo już mokre włosy po umyciu włosów. Na opak ma Blighta, to jest taka ciekawostka. Ja kiedyś, wiem, że część z Was jeszcze wtedy mnie już obserwowała, miałam bloga o lalkach, kolekcjonowałam lalki japońskie i to były takie lalki pulipy, tak zwane. I w tej społeczności lalkowych blogerów byli też blogerzy, którzy kolekcjonowali Blighty, więc ja stąd kojarzę i wiem, co to za lalka w ogóle, dlatego ja od razu zwróciłam uwagę na to, ponieważ po prostu dobrze mi się kojarzyło, fajnie. Miałam taką ciekawą pasję, jak miałam 12-13 lat, że kolekcjonowałam takie drogie lalki, wymieniałam im części ciała i tak dalej i robiłam im zdjęcia generalnie. Fajna to była rzecz, wtedy pamiętam. No i właśnie tutaj jest ten Blight. Jeśli chodzi o samą odżywkę, to mam wrażenie, że jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, to jest ona bardzo miękka, w sensie ta substancja, psik, psik, po popsikaniu na włosy była taka mokra, ale taka dziwnie jedwabista i miękka, jakbym siknęła sobie nie odżywkę do włosów, tylko jakiś jedwab na włosy, co możliwe nawet, że jest w składzie jedwab, ale niestety nie jestem w stanie go przeczytać. Z tego co pamiętam, oprócz tej niebieskiej były jeszcze fioletowe i różowe odżywki, ale ja wzięłam niebieską, ponieważ ta jest intensywnie nawilżająca i co mogę powiedzieć, jest ona naprawdę nawilżająca i wydaje mi się, że stan moich włosów trochę się poprawił, o ile stan włosów może się poprawić dzięki samej odżywce w płynie, takiej psikanej po myciu, to wydaje mi się, że naprawdę ta odżywka coś zrobiła z tymi włosami, ponieważ one są teraz takie bardziej właśnie jedwabiste, tak jak ta konsystencja jest taka kremowo-jedwabista, to też te włosy się takie robią. I w ogóle jeszcze taka ciekawostka, to dobrze mi się kojarzy to, że jest Blight
na odżywce, ponieważ pamiętam, że Blighty miały bardzo dobrej jakości peruki jako lalki, więc, bo ja miałam okazję kilka razy dotykać Blightów i pamiętam, że już same oryginały miały fajne peruki, porównując do tego, jakie peruki miały pulipy, czyli te lalki, które ja kolekcjonowałam, to Blighty miały o wiele lepsze gatunkowo włosy, więc dobre skojarzenie, akurat dobrą lalkę tutaj wybrali, jeśli chodzi o jakby promocję produktów do włosów. Zainteresujcie się tą odżywką. Wydaje mi się, że jest ona teraz wyprzedawana w sklepach, bo chyba nie schodziła tak dobrze, jak może by się spodziewali producenci. Ponieważ widziałam, że na przykład w Rossmanie jest teraz promocja na nie i są za 12 zł do wyczerpania zapasów, na do widzenia, taka cena na do widzenia 12 zł, a wcześniej kosztowały one 20 ileś bodajże, więc ja kupiłam sobie 3 dodatkowo zapasowe, bo po prostu wystraszyłam się, że już ich nie kupię w normalnej cenie, tylko będę musiała zamawiać, a tak mi się spodobała ta odżywka, że musiałam mieć ich więcej na zapas, więc w mojej szafce oprócz tej czekają jeszcze 3, więc myślę, że to jest dobry argument i takie potwierdzenie, że naprawdę podoba mi się ta odżywka i naprawdę wydaje mi się, że coś robi z tymi włosami. No i to tyle, jeśli chodzi o ulubieńców wakacji. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że nie czujecie, że zmarnowaliście ze mną czas i że zobaczymy się w następnym filmie, który będzie też, mam nadzieję, niedługo. Dajcie znać, jacy są Wasze ulubieńce wakacji w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. Cześć!